zakwit złotych alg przyczyną katastrofy w Odrze. Co do tego naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nie mają wątpliwości. Problematyczne okazuje się jednak wskazanie czynników, które stworzyły środowisko przyjazne powstaniu tych glonów. To uwalniane przez nie toksyny miały spowodować masowy pomór ryb. Oprócz zasolenia jest to kwestia, która też w przestrzeni medialnej funkcjonowała i w przestrzeni naukowej również, mianowicie kwestia oprócz zasolenia niskich stanów wody, temperatury, dostawy promieniowania w tym czasie, więc to są te czynniki, które w pewnym splocie spowodowały uwolnienie toksyny i tą naprawdę ogromną katastrofę. W opinii naukowców zawiniły także śląskie kopalnie i KGHM, które zrzucają do Odry zasoloną wodę. Jak jednak wynika z badań, rzeka jest zasolona od dziesiątek lat, stąd kluczem do rozwikłania zagadki katastrofy są właśnie czynniki bezpośrednio uwalniające szkodliwe substancje. Nad ich rozpoznaniem badania wciąż trwają, a dziś można mówić wyłącznie o hipotezach. Wiemy, że ten gląd, tak jak każdy inny, no, żywi się, musi mieć jakiś pokarm, żeby móc funkcjonować i takim pokarmem dla tych glonów są fosfory i azoty. I tutaj oczywiście to jest też składnik na przykład wody, która zostaje odprowadzana przez zrzuty chociażby z ujęć oczyszczalni komunalnych, tak? Więc Wody Polskie zrobiły przegląd wszystkich pozwoleń wodnoprawnych pod kątem zarówno tych zrzutów przemysłowych, jak również tych komunalnych. Do tej pory przeprowadzono kontrolę na ponad 27 tysiącach wylotów w całej Polsce, z czego tylko na 6 160 na Odrze. Prawie 500 z nich wymaga dalszej weryfikacji i wyjaśnień, a ponad 20 prawdopodobnie działa nielegalnie, w tym również na Górnym Śląsku. W zeszłym roku Fundacja Why Not podczas spływu kajakiem z udziałem naukowców przeprowadziła badania pod hasłem Czysta Odra, które dla sytuacji w tej rzece mogą mieć kluczowe znaczenie. My byliśmy odpowiedzialni za organizację tego spływu, samego spływu jako takiego. Natomiast cała reszta, czyli informacje związane z wynikami, z próbkami, dla nas, jako dla fundatorów, jako dla organizatorów, niestety były po stronie uniwersytetu w całości i nie mieliśmy wpływu i nie mamy wpływu w dalszym ciągu na to, co naukowcy ustalą. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że wyniki były znane już w okolicach września ubiegłego roku, jednak to Uniwersytet Śląski miał wstrzymywać ich publikację. Dlaczego? Naukowcy tłumaczą to dokładnością w ich weryfikacji. Podczas spływu pobrano próbki na 792 km długości Odry z częstotliwością co 1 km. To są wyłącznie hipotezy, które możemy stawiać z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie dokładnie zbadać tego w chwili, kiedy zdarzało się to zjawisko. Czyli praktycznie musimy w tym momencie, po pierwsze, hipotezy pozwalają nam skierować badania na odpowiednie kierunki, żeby ustalić się, co było rzeczywistą przyczyną. Może być to zarówno mieszanie się wód słodkich ze słonymi, zmiana pH wody i mnóstwo innych czynników. Badanie należy przeprowadzić na dużym zbiorniku, a postawienie tezy zestawianych dziś hipotez naukowcom może zająć jeszcze dużo czasu. Napad na właściciela kantoru w Tychach. Doszło do niego w czwartek na jednej z mało uczęszczanych dróg w tym mieście. Gdy właściciel kantoru wracał z pieniędzmi, został napadnięty przez kilku sprawców. Według nieoficjalnych informacji złodzieje mieli spowodować kolizję z autem pokrzywdzonego i wtedy go okraść. Tej wersji jednak nie potwierdza na razie policja, która nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat napaści. Wczoraj około godziny 17:40 w Tychach na ulicy Jaskrów doszło do rozboju na właścicielu kantora. Z uwagi na kwalifikację prawną tego czynu, czynności są objęte śledztwem nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Tychach. Policjanci cały czas prowadzą intensywne czynności mające na celu przede wszystkim ustalenie sprawców tego rozboju oraz ich zatrzymanie. Policja nie zdradza też, jak dużą kwotę pieniędzy ukradli sprawcy. Wiadomo jednak, że była ona znaczna. Okuliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach jako jedyni na Śląsku przeprowadzają zabieg jednoczesnego leczenia jaskry i zaćmy przy pomocy nowego systemu iTrack. To jest chirurgia kanału szlema, takiego fragmentu w oku, przez który odpływa nam to ciśnienie, odpływa tam woda, którą w uproszczeniu produkuje oko, która powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, więc de facto odnawiamy te nasze naturalne drogi odpływu, regulacji ciśnienia w oku. Trochę może to porównać do tego stentowania naczyń wieńcowych, gdzie
tu akurat nic nie zostawiamy, ale wchodzimy cewnikiem, podajemy materiał taki wiskoelastyczny, taki żel, który przez chwilę utrzymuje się w tych naszych naturalnych drogach, który rozpycha to wszystko i poszerza nam te drogi i przez to nam spada ciśnienie wewnątrzgałkowe. Szacuje się, że w Polsce około 800 tysięcy osób jest chorych na jaskrę. Z takiego zabiegu mogłoby skorzystać około 30% z nich. Z tych pacjentów, którzy kwalifikowaliby się do tego zabiegu, to są pacjenci z średnio zaawansowaną i z początkową i średnio zaawansowaną jaskrą. Czyli tacy pacjenci, którzy nie mają zaawansowanych zmian w polu widzenia i na przykład są na jednym, na dwóch lekach i chcemy ich tych leków, im te leki odstawić, czyli żeby nie musieli kropić. To jest raz, a dwa, żeby wspomóc leki, które już biorą, żeby jeszcze bardziej obniżyć ciśnienie. W piątek w trakcie przeprowadzania zabiegów jednoczesnego leczenia jaskry i zaćmy odbyły się także warsztaty dla chirurgów z całej Polski. Lekarze oglądali operację na żywo i mogli zadawać pytania. Nie jest to duża liczba, jest około 15 do 20 osób, które są razem w sali konferencyjnej, mają okazję na żywo oglądać każdy zabieg i w trakcie jego dyskutować. Struktura jest taka, aby każdy mógł zadawać pytania, każdy mógł dociekać, dlaczego taka, a nie inna technika została wykonana w danym zabiegu. Zarówno przygotowanie pacjenta, jak i jego rekonwalescencja przy użyciu tej metody jest praktycznie taka sama, jak w przypadku zwykłego zabiegu usunięcia zaćmy. Najpierw gorąca kąpiel, potem woskowanie, a na samym końcu farbowanie. W Hospicjum Cordis w Katowicach jak co roku odbywa się malowanie pisanek. W całą akcję zaangażowanych jest wiele osób, wolontariusze, pracownicy i pacjenci. My, że tak powiem, od wielu lat w sumie już wspieramy w różny sposób. Ja nawet osobiście miałam okazję też być na koncercie dla Hospicjum Cordis Jam, więc jeżeli nadarzyła się okazja przyjść i robić pisanki, to jestem. Gdy wszystkie pisanki będą gotowe, będzie je można kupić przed kościołami m.in. w Mysłowicach, Katowicach czy Będzinie. Pomysł zrodził się wiele, wiele lat temu, bo to nie jest pierwszy raz. Pandemia nas troszeczkę wstrzymała i wtedy tylko była przerwa, ale tak naprawdę my istniejemy 33 lata i kilka lat po tym, jak powstał pomysł, że przecież jajko jest symbolem świąt i niech będzie też takim kolorowym symbolem tego, że te święta są radosne i możemy je razem wszyscy spędzić w dobrym czasie. Do akcji wielkiego malowania dołączyli się także uczniowie katowickich szkół. Produkcja jest masowa. Wolontariusze tworzą nawet kilkanaście tysięcy kolorowych pisanek. Dążymy do tego, żeby przygotować 4000 pisanek, więc rozpisujemy to na kolejne dni, tak żeby zrealizować ten cel. Jesteśmy przekonani, że to się uda, bo za każdym razem co roku dokonujemy tego wyzwania. Więc dzisiaj myślę, że około kolejnych 1000 pisanek przygotujemy. Pieniądze zebrane podczas sprzedaży pisanek zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby hospicjum, takie jak kosztowne leki czy środki higieny osobistej. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych wolontariusze Fundacji TVS przygotowali upominki dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Starszych i Niepełnosprawnych Opoka w Katowicach. Czuło się już ten nastrój taki podniosły, ale też była bardzo fajna zabawa. A najpiękniejszą właśnie chwilą był ten uśmiech na twarzy seniorów, którzy na moment, chociaż na moment, zapomnieli o swoich problemach, może o chorobach, o swoim trudnym, codziennym życiu i mogli tutaj wspólnie posłuchać tego pięknego koncertu. Ważnym elementem spotkania była integracja polsko-ukraińska. Opoka od początku wojny w Ukrainie pomaga uchodźcom. Potrzeby podopiecznych są ogromne, dlatego każda pomoc jest potrzebna, ale i bardzo doceniana. Większość naszych podopiecznych są to osoby samotnie mieszkające, też ubogie, gdzie dostają u nas posiłek, atmosferę wspaniałą, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, spotkać się z drugim człowiekiem. Spotkanie z seniorami umilił występ Bernadety Kowalskiej. Muzyka jest lekarstwem na wszystko, co nas otacza, co przynosi nam każdy dzień powszedni. Jak już ktoś powiedział, że życie nie jest bajką, a więc są różne dni pełne troski, pełne smutku, czasem jest radość. I wtedy właśnie muzyka jest takim balsamem na to wszystko. Dzięki Fundacji TVS 60 seniorów otrzymało paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi i środkami higieny.